Halo, halo, tu Surowe Radio, Agnieszka Cholewiak-Góralczyk, Bulion i... I Katarzyna Towalewska. Myślałam, że ja zapowiem Bulion. Widzisz, szybciej wpadłem do głowy, bo Buliś wbija mi pazurki w nogę cały czas i mruczy. To takie miłe dźwięki w tyle, to będzie mruczący Buliś, bo wróciłam z urlopu dopiero co i Buliś nie odstępuje mnie na krok, także nagranie nie byłoby możliwe bez Buliona w dniu dzisiejszym. Także miło Was słyszeć po przerwie wakacyjnej. Wracamy z Kasią do regularnego nagrywania, chyba że Kasia teraz dziś ucieknie na urlop i będę miała pod opieką Fusio Czarosławy. O, last minuty się zdarzają na ostatnią chwilę, także jakby co, to nauczę Fusię latać. Nie trzeba, ona już umie latać, bo prędzej ona ciebie nauczy latać. To by było coś, także jakby co, to wracamy do naszego regularnego harmonogramu nagrywania odcinków. Dzisiaj chciałyśmy z Wami porozmawiać o tłuszczu i o tym, co ostatnio obserwujemy za ciekawy nowy trend w dietach odchudzających dla zwierząt. Szczególnie dotyczy to kocich diet, bo trafiają nas pacjenci nieudolnie odchudzani. Ludzie mają przepisy, które zostały zrobione rzekomo przez dietetyków. My to bierzemy z Kasią i mówimy, dobra, przeliczmy, co tam się dzieje. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że no, będzie tutaj ze 120 kalorii w 100 gramach, więc absolutnie to się nie nadaje na odchudzanie. Liczymy 130, 135. Widzieliście kiedyś boczek w diecie odchudzającej dla kota? No to my z Kasią widziałyśmy. Fajna ta dieta była. Kot zamiast chudnąć osiągał stadia kuli. Pani już sama bez porozumienia z dietetykiem zaczęła mu coraz bardziej ograniczać dawki. No kaloria fajnie ograniczała, ale też ograniczała białko. Kot tak średnio na tym zdrowotnie wychodził, plus był coraz bardziej taki osłabiony i niechętny do ruchu. Kasia, twoje doświadczenia? No, założenie było dobre, bo obniżamy ilość kalorii, owszem, super, tak, ale no, nie dajemy diety, nie dajemy barfa, który ma 38% tłuszczu, bo... W porywach do 40. W porywach do 40, przepis był tak modyfikowany, bo pani zgłaszała, że kot nie chudnie, więc ta dietetykowa osoba, żeby płci nie wskazywać, może w taki sposób zmieniała te przepisy na coraz bardziej tłuste, więc zupełnie nie mam pojęcia, jaki tam był pomysł. Czy to było oparte na tym, że powyżej 40% tłustości spada smakowitość pożywienia dla kotów i koty nie będą chciały tego jeść? Czy ktoś po prostu, pewnie tak było, nie siadł, nie pomyślał, nie policzył tego i jeszcze wierzył pewnie w mit krążący, że kota tłuczy co, Katarzyno? Węglowodany. No, oczywiście, tak. Węglowodany. Tłuszcz jest super, jest ok. Można dobijać do 40% tłuszczu, tak, bo stara szkoła barfa, trzymamy białko 5.0, to siłą rzeczy ten tłuszcz był taki wysoki. Natomiast no, nie, wiemy, że białka nie trzeba ograniczać. Zresztą przy odchudzaniu, o tym, że białko musi być stosownie wyższe, w dużej ilości, to wspominają nawet producenci karm takich no, nie najlepszych. Ale tak? Przecież to jest logiczne, bo tak, skoro zmniejszamy kaloryczność pokarmu, zmniejszamy jego ilość tak naprawdę, to musimy siłą rzeczy podnosić białko, bo nijak nie zrobimy minimum w ogóle dla kota odpowiedniej ilości białka. Także nie tylko, że nie schudnie, bo będzie pakowany tłuszczem, to jeszcze będzie tracił na masie mięśniowej i będzie czuł się ogólnie słabiej, plus narazimy jego wątrobę na dodatkowe perturbacje, a wątroba u kota, który jest otyły, i tak jest w narażeniu ciągłym na rozwinięcie chorób. Co, Buliś, chcesz coś powiedzieć? Tak, że jestem najbardziej szczupłym, surowym kotkiem, tak? Buliś ma idealną figurę. Tak, taki jestem, powiedz teraz, szczuplak, figura fit, bardzo lubię jedzenie, tak, najbardziej to ja lubię wołowinkę w barfie, wołowinka jest spoko, jak nie ma wołowinki, to ja nie będę jeść, taki jestem luksusowy, po prawie roku u mnie w domu, nie? Ale z tłuszczem w diecie kota to w ogóle, kota i psa też. Mhm. Generalnie obserwujemy coś takiego, że diety i gotowe karmy i barfy są jakieś takie wszystkie strasznie tłuste. No właśnie. No te poziomy tłuszczu w karmach gotowych są straszne. Ale to też dotyczy tych karm, które się reklamują jako karmy, jak to nazwać, gotowane specjalnie dla twojego zwierzaka, tak? Czytamy potem skład tego, przepis jest niby smak kurczaka, a liczy się tłustość, ta tłustość jest na zasadzie 38-35%, przecież to jest chore. Czy ja bym powiedziała, że to się dotyczy wszystkich karm, bo... Tak, ale wiesz, tutaj jest takie, że to jest coś a la barf, nie? A, tak. Gdzie to koło nawet barfa nie leżało? Barf jest dietą chudą. Pamiętajcie o tym, ofiary psów i kotów nijak nie były tłuszczami. No wyobrażacie sobie spasioną mysz, spasionego królika, zająca? No nie za bardzo. O co tu chodzi w takim razie? Dlaczego idziemy w tą stronę? Czy co, że tłuszcz jest tanim źródłem energii? To jest zła strona. Teraz co i róż
Ja mam taki dzień, kiedy chyba 3 razy dla 3 różnych osób szukałam karm dla psów z niskim poziomem tłuszczu i to już zakrawa o cud, żeby znaleźć taką karmę, żeby ona nie była tłusta. Karmy dla psów są potwornie tłuste. Tak. Psy to naprawdę nie znoszą dobrze takiej diety. Wysyp chorób trzustki i też problemy z jelitami, tak? No niestety. Także i karmy gotowe, i psie, i kocie, ale też diety domowe. No, boczek to naprawdę nie jest mięso, które się nadaje na podstawę diety dla kota odchudzanego. Ja szczerze mówiąc, zdrowemu nie bardzo uśmiechałoby się dawać. Tak, no chyba, że masz rosnące, zdrowe, bardzo aktywne zwierzaki. No, chyba koty tak. Bengalskie, które biegają na tym magicznym kółku, nie? Mam takich pacjentów. No to spoko, powiedzmy, że gdzieś tam jest to uzasadnione, że niewielki dodatek przejdzie, ale boczkowa dieta dla odchudzającego się prawie 8-kilogramowego kota, no to jest trochę paranoja, nie? Także uważajcie na to i jeżeli wam wydaje się coś dziwne, co czytacie, co widzicie gdziekolwiek, albo jak dostaliście jakieś zalecenia, to dopytajcie, sprawdzajcie, weryfikujcie, bo tak jak mówimy to już w sumie od początku istnienia tego podcastu, to, że ktoś się nazywa dietetykiem, nie znaczy absolutnie nic, bo tu nie ma żadnych wytycznych, co musisz zrobić, co musisz zdać, żeby zostać dietetykiem, tak? Także wszystkich i wszystko, jak zwykle w tym kraju, trzeba weryfikować. No i też poza tym to, że mówi się, że koty dobrze tolerują większe ilości tłuszczu w diecie albo to, że tłuszcz podbija smak, to nie znaczy, że tego tłuszczu ma być po prostu pół miski. Też co do dietetyków, to być może takie zamieszanie też powstaje przez to, że dietetykami nazywają się osoby, które nawet nie mają pacjentów, tylko w internecie sobie zakładają jakieś tam profile. Ja jestem wielki dietetyk i piszą jakieś kocopoły dziwnej treści, a tak naprawdę nawet nie przyjmują pacjentów, nawet ich nie poszukują. To co to jest za dietetyk, tak? To tak jak, nie wiem, Kasia, jakieś porównanie. Kasjer bez kasy. No, nie, to ja... To jest bez sensu. To ja jako psycholog, no bo oczywiście jestem psychologiem, mam dyplom, tak? A jestem psychologiem, no nie jestem. No nie pracujesz jako psycholog, więc nie możesz w zasadzie tak mówić. Jesteś magistrem psychologii, że ukończyłaś taką szkołę, tak? No tak. No ale kurde, o co tu chodzi? Także rozglądajcie się, bo jeżeli ktoś nie przyjmuje pacjentów, a wam tutaj się lansuje, jestem wielki dietetyk, będę zarabiać na robieniu kursów dla innych dietetyków, to jest takie, ale o co chodzi? Jak ktoś, kto nie pracuje w zawodzie i nigdy w zasadzie nie pracował, miałby coś takiego robić? Co ta osoba może przekazać? Jak nauczy kogoś rozmów z trudnym klientem albo rozmowy, jeżeli już wiemy, że zwierzę odchodzi i trzeba odpuścić prowadzenie jakichś zmian? Ta osoba nawet nie wie, że są takie potrzeby, żeby o takich rzeczach rozmawiać. To nie jest tylko i wyłącznie wiedza z książek. Gdyby tak było, to nie byłoby potrzeby jednak dobrych, sprawdzonych dietetyków, nie, Kasia? No niestety, jeżeli ktoś, powiedzmy, ma przygotowanie, no załóżmy, że jest jakaś instytucja w Polsce, która szkoli super dietetyków, znaczy w sumie jest. Okej, ale powiedzmy, że ktoś wychodzi z takiej szkoły, super napakowany wiedzą, wie wszystko, no to tak naprawdę wie dopiero 1/3, bo bez doświadczenia to no wie dużo, ale... Potem idzie w świat, potem siada z klientem, siada ze zwierzęciem, tak? I dopiero wtedy, że tak naprawdę zdobywa wiedzę. Bez praktyki tej wiedzy, ma się wiedzę teoretyczną, ale tak naprawdę nie wie się, jak to wygląda. Bo można nauczyć się na kursie, czy w szkole, czy gdziekolwiek, że jak kotu jest to i to, to trzeba zrobić to i to i wprowadzić taki suplement, a potem przychodzi klient ze zwierzęciem, my mówimy mu to, co wiemy, czego się nauczyliśmy, a klient wyjeżdża nam z całą litanią, dlaczego nie, połowa nie jest uzasadniona i co teraz? Tak. I osoba, która jest nieprzygotowana, może spanikować, także... No, myślę, że nasz rynek po prostu jest w trakcie przebudowy, jak to nazwać ładnie. Dużo się na nim po prostu dzieje i trzeba obserwować, kto na tym rynku zostanie, utrzyma się. No, może się wreszcie, że tak powiem, teraz robi burza, wszystko się kotuje, a potem się tak ładnie poukłada. Ładnie jakiś... wyprostuje, wygładzi i będzie jak trzeba. Tak, w jakiś sensowny sposób. Także chodzi nam tylko o to, żebyście myśleli i analizowali, bo no, to nie jest zabawne
trochę jest w pewien sposób, że trafiają nas tacy klienci, którzy mają takie diety, tylko że to jest najpierw takie, siedzisz, przecierasz oczy ze zdumienia i pytasz tego klienta, czy nie myślał, że coś jest z tym nie tak, że odchudzający się kot ma jeść boczek? No tak, i pytałem, i dostałem nowy przepis, i w tym przepisie było jeszcze więcej boczku, więc już przestałem pytać, nie? I tak, aha, to jest bardzo dziwne. A to, że nie ma efektów diety, no to, że raz było zgłoszone, że tam nie ma efektów diety, to, że musimy dłużej poczekać. I ta osoba już potem wycofała się z kontaktu, tylko samodzielnie zaczęła kombinować. To też nie jest dobrą drogą, nie? Więc to nie jest proste. Z jednej strony to jest tylko żarcie, ale z drugiej strony to jest aż żarcie. A jeszcze trzecie i czwarte i przecież jest to, że wy ludzie też musicie coś jeść. Mniej więcej wiecie, że coś jest tłuste i jak coś jest tłuste, to się tego nie je na diecie. Nieważne, czy jesteś niestety kotem, psem czy człowiekiem, tak? Wszystko niesie jakąś wartość kaloryczną, także żebyście zdroworozsądkowo trochę podeszli do tematu, bo my się możemy przez 5 minut pośmiać, ale jak masz 3 takie przypadki w tygodniu, to jesteś już tylko wkurzony, że naprawiasz czyjeś, brzydkie słowo, zamiast zajmować się pacjentami takimi, którzy bardziej potrzebują tej pomocy. Tak jak ostatnio do mnie trafiła koteczka, bo też jest straszny przypadek, która miała nowotwór tarczycy. Co koteczce zrobiono? Wycięto obydwa płaty tarczycy razem z przytarczycami. Co się dzieje, jak nie ma przytarczyc? Absolutnie taki kot nie trzyma wapnia. Wszystko się rozjeżdża. Nie robi się czegoś takiego, że usuwa się obydwie tarczyce i wszystkie przytarczyce kotu. No, nie można czegoś takiego zrobić z tego względu, że takie zwierzę może nie przeżyć takiej zabawy. Kot się na szczęście na barfie w miarę stabilizuje, ale on musi mieć i wlewy robione z wapnia. Nie jest to wesoła sytuacja. Pani bardzo kocha tego swojego zwierzaka, tak? I to są pacjenci, którzy do mnie muszą trafić na CITO, bo ten kot nie mógłby czekać, tak? A potem nie mogą do mnie trafić, bo muszę robić co? Naprawiać koty, które jeszcze bardziej się upasły, poza tym nic nie jest, na diecie, którą ktoś źle rozpisał. No tak się nie robi, ludzie, nie? To jest realne szkodzenie. Nie to, że temu kotu zaszkodzili, że przytył i odchudzanie trwało po prostu dłużej, zanim się za to wzięliśmy, tylko że wypadł ktoś, kto do mnie nie przyszedł i wziął i umarł. Także pozdrawiam serdecznie. Tak, o tłuszczu miałyśmy mówić jeszcze przed przerwą wakacyjną, bo cały czas się mówi w diecie o białku, czy nadmiar szkodzi, czy nie szkodzi, czy węglowodany szkodzą, czy nie, a tłuszcz gdzieś tak, no tak sobie jest, no bo musi być, tak? No jest go mało, raz jest go mało, raz jest go dużo, ale sobie jest, tak jakby po prostu jak powietrze, nie ma właściwości i może go sobie być ilość dowolna, nieważne ile go tam finalnie jest, a nie. No i jeszcze też podnosi smakowitość, więc zwierzęta moje chętnie tak jedzą, tak? Także dobre na odkłaczenie, smalecka. Dokładnie, polecane to wszędzie, więc jakoś to, tak jak Kasia mówi, ucieka, nikt nie zwraca na to uwagi, a potem, dlaczego w naszym kraju jest tak dużo otyłych zwierząt? No kto by się tego spodziewał, nie? Dlaczego co drugi pies, jego trzustka i wątroba krzyczą ratunku? Nie mam pojęcia, Kasia, naprawdę, nie wiem, co tu się dzieje. I obserwacja twoja jest słuszna, że im dłużej trwają te popandemiczne problemy dotyczące produkcji karm i ich dostępności, tym te karmy robią się po prostu coraz bardziej tłuste, tak? Ich jakość się pogarsza nie tylko w zakresie, że nagle przestajemy mieć takie fajne opisy, jak kiedyś mieliśmy na tych karmach, że mamy takie mięsko i takie, a wszystko fajnie, tylko mamy mięso i produkty uboczne, ileś tam, nie wiadomo w ogóle ile. I potem mamy wypisane jakieś roślinne elementy i już do widzenia. Jakiś opis był całkiem spoko. Zmniejszają też producenci gramatury swoich produktów, to już powinniście powoli zacząć obserwować, żeby utrzymać na razie cenę, żeby czego nie robić, nie odstraszać klienta od swojego produktu. Ale drugi krok, jaki będą musieli zrobić, to nie dość, że pogorszyli sobie już jakość karmy, żeby cenę utrzymać, jaka jest, to i tak będą musieli tą cenę podnieść, więc będziecie płacić więcej za coś, co jest gorsze, tak? Już teraz płacicie w zasadzie, no utrzymaliście cenę, ale jakość macie gorszą, więc dla większości z tych, którzy mają chore zwierzęta, i tak jedyną drogą pozostanie samodzielne przygotowywanie posiłków. No. Zresztą jeszcze w czasach przed pandemią, były takie czasy przed pandemią, jak były robione te kontrole karm, to na pewno pamiętacie, gdzie wielki skandal, bo w karmie z wołowiną nie było wołowiny. To tam tak naprawdę tych nieprawidłowości było więcej i bardzo często właśnie polegały na tym, że karma miała więcej tłuszczu niż na etykiecie, czyli mamy karmę, w której na etykiecie jest 30% tłuszczu, jest dopuszczalna jakaś tolerancja błędu, czyli może być go trochę więcej niż 30%, a finalnie okazuje się, że jest 36%.
No i teraz wyobraźcie sobie, że szukacie karmy niskotłuszczowej dla swojego psa i wybieracie taką, która ma 15%, a potem się okazuje, że ona nie ma 15%, tylko 22%. Tak, albo dla zdrowego psa wybieracie już tą, a dobra, 35% tak. tłuszczu, a ona ma go 42%. Tak. Dzień dobry. No. A potem jest, ojej, co się stało mojemu psu? No nie wiadomo. Także nie widzę jakoś większego rozwiązania tego, co nadchodzi, co się będzie działo, bo to się nie zatrzyma, nie poprawi się sytuacja tylko dlatego, że my tego chcemy, tak? A konsumenci też, co szukają? Dlaczego jest tak drogo? Znowu producent obniża jakość, a cena tylko idzie w górę. Jak będziecie tak dalej mówić, to będziecie mieć tylko coraz więcej badziewia do kupowania, bo producenci boją się trzymać jakość, bo cena czyni cuda w tym kraju. Także to poniekąd jest wina konsumentów, bo nie chcą zapłacić więcej, nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że wszystko drożeje i żarcie dla psa i kota też, tylko producent jest postawiony pod ścianą. Albo utrzymasz cenę, albo stracisz klienta. Jak ten trójkąt, może być szybko, tanio i co tam jest trzecie? I dobrze, tak? No to macie tutaj to samo tak naprawdę. Karma może być dobra, zawsze dostępna i tania. Wybierz trzy. No. Wybierz dwa. Wybierz dwa, no, bo trzech się nie da, tak. Nie da się. No nie da się. Zastanawiam się, co bym wybrała. Dobre i szybko dostępne. Ja mogę jeść kamienie, ale moje kotki nie. No tak. Dlatego albo dobra, tam było dobra i tania, tak? Tak, dobra, tania i szybko dostępna. I szybko dostępna. Znaczy teraz to chyba należałoby zastąpić na w ogóle dostępne. W ogóle dostępne, tak, dokładnie. No, bo też co z tego, że znajdziemy karmę, która nam będzie pasowała, jak się okaże, że jej zaraz nie ma. No słuchajcie, jak są problemy z dostępnością cukru, to o czym my tu mówimy? Ale to też spekulacyjne problemy, tak? Także też nie świrować, nie wykupować karm, bo zaraz nakręcicie sami sobie ceny tym razem na karmy. To jakby nie o to chodzi, tylko zgłaszać producentom, że chcecie jakości. Gdzieś ten głos musi być powoli usłyszany, bo co my, że będziemy sobie z Kasią rozmawiać? No i właśnie widzicie, to jest powód, dla którego nie chcemy być barwną mafią, tak? I mówić, że tylko i wyłącznie barw i koniecznie trzeba dawać kotom, psom mięso gotowane, surowe, cokolwiek, ale widzicie, to jest podejście takie praktyczne, że lepiej dawać barw, bo po prostu mniejsza szansa, że się obudzimy pewnego dnia w wielkiej czarnej dziurze. Bez jedzenia dla naszego zwierzęcia, bo go nie ma w sklepie, albo bez jedzenia dla naszego zwierzęcia, bo w ogóle nie ma takiego jedzenia, które jest dobre dla naszego zwierzęcia. No niestety, a czasy lepsze nie będą, więc ja to rozważam, że jak się jeszcze będzie pogarszało, to hodowlę królików, a zupełnie na serio w tym roku chciałam mieć własne kurki i własne jajka, tak? Także nie jest wesoło, lepiej nie będzie. Już to mówiłyśmy Wam z Kasią w tym roku, w zeszłym roku i jak widzicie, warto nam zaufać, bo faktycznie tak się dzieje. Także jeżeli jeszcze macie czas, jeszcze macie zasoby teraz odpowiednie, to przechodźcie już na tego barfa, bez stresu, bez spiny, mając karmy. Uczcie się w mięso, uczcie się w promocję na mięso, w polowanie na to. Uczcie koty. Uczcie koty, uczcie psy też czasami trzeba, więc nie musicie przychodzić na surowe. Możecie przecież gotowane pożywienie przygotowywać. Macie moje książki w wersji bieda, no to na Weblinku można kupić je jako te e-booki. To naprawdę wychodzi niedrogo za dużą ilość przepisów dla zdrowego zwierzaka. Także można wszystko. Nie jest też podrożało dramatycznie, no bo tak. Kurczak 50% już jest w górę, także to jest bardzo kupienie dużo. Kupienie podrobów czasami to jest, no już nawet w Warszawie, ja się teraz przeprowadziłam na Wolę i tam jest jakieś po prostu zagłębie bezpodrobowe. Ale byłaś ze mną w Makro niedawno i było wszystko podrobne. Nie, no ale to chodzi o to, że już nie jest tak fajnie, że wychodzę sobie i mam w sklepie pod domem, tak? Muszę się gdzieś tam przejść dalej czy coś, że nie jest tak, że nie da się kupić, ale póki co jeszcze się da. Także mięso podrożało, jest może trochę trudniej z podrobami, ale no mimo wszystko, jak patrzę na opiekunów, którzy po prostu na ostatnią chwilę, znaczy na ostatnią chwilę, no, jest brak karmy i na desperacku szukają jakiejś nowej, jeszcze żeby ona była dostępna i żeby kot ją jadł i żeby się po niej nie czuł źle, to ja już wtedy naprawdę wolę jechać te trzy dzielnice dalej po te podroby gdzieś. No tak. Niż kombinować nad nową karmą. Tylko to wymaga pewnej zmiany w myśleniu, którą
trzeba dokonać samemu w sobie, tak? My za was tego nie zrobimy, bo wy musicie chcieć tego wszystkiego. To też zazwyczaj pociąga za sobą zmiany w swoim trybie życia na nieco zdrowszy, więc większe zwracanie uwagi na dodatki w żywności, na to, czy warto na coś wydać pieniądze, tak? Na zasadzie, po co to kupować? Za to można by mieć tyle i tyle kilogramów mięsa dla kotków, tak? Także to jest też kolejna rzecz, która się zmienia. Inaczej patrzycie też na życie i przygotowywanie posiłków dla kotów, jasne, to jest męczące, to zabiera czas, ale to jest bardzo satysfakcjonujące, tak? Że wiecie, co dajecie i że nie ma w tym konserwantów, barwników, emulgatorów, tych wszystkich różnych wspaniałych dodatków, o których obecności w karmach często nawet nie wiecie, bo producenci się nią nie dzielą. Powiedz, Kasiu, dlaczego nie? Bo nie muszą. A skoro nie muszą, to po co się mają dzielić? Jeśli chodzi o to, co się może znaleźć w karmie, a o czym my nie wiemy, to jest lista bardzo długa takich dodatków. To są rzeczy, które legalnie dodaje się do karmy. Natomiast czy to są rzeczy, które by my byśmy chcieli, żeby one tam były, no to już może nie do końca. No, tutaj chociażby te nieszczęsne zagęstniki, tak, emulgatory, barwniki, no to nie są rzeczy toksyczne, które nam zabiją zwierzę, natomiast czy to są rzeczy, które na dłuższą metę będą obojętne dla zdrowia, no za mało mamy wiedzy na ten moment, żeby powiedzieć, tak? Bo jak to było z tymi badaniami? Które tam żeś badania odszukała nad substancją? Gumą guar, tak? Całe jedne badania, 97? Czy trzeci? 97 rok, tak. I od tej pory nic, rozumiecie? I tak sobie dajemy na zasadzie, a spoko, wtedy nie umarły, to po co to badać dalej? Kto ma w sumie w tym interes, żeby to badać, nie? Też przyjmuje się, że guma guar jest fajna, bo może obniżać cholesterol, poziom glukozy we krwi. Tak. No fajnie, u ludzi. A u kotów też? Nie wiadomo przecież, czy tak wcale będzie. Także żebyście mieli to gdzieś z tyłu głowy, że wiele rzeczy wcale nie jest zbadanych. To nie jest tak, jak nam często się mówi. Jak coś jest dopuszczone do sprzedaży i do użycia, to na pewno jest spoko, tak? Tak jak tlenek tytanu, który się okazał rakotwórczy, a był stosowany w przemyśle karmowym, był stosowany jako słonka do suplementów. Fajnie, co? I było to podawane w karmach po to, żeby karma miała taki ładny kolor i konsystencję, żeby się ludziowi bardziej podobało, że takie ładne coś podaje. Czy kota w ogóle obchodziło, czy psa, jaki kolor ma ta jego karma, że jest taka ładna wtedy jaśniutka. Myślę, że zupełnie miał to w nosie, a opiekun mu podawał coś, co mogło potencjalnie wywołać u niego chorobę nowotworową. Fajnie. I my też to jedliśmy. Dopiero niedawno potwierdzono, że rany, to jednak jest rakotwórcze. Także jest cała lista tych wszystkich substancji, o których możecie sobie poczytać. My dzisiaj z Kasią mówimy też wam o tym, dlatego że przygotowywałyśmy się do dzisiejszego live'a, którego będziemy prowadzić na naszej grupie prywatnej, która się nazywa Zdrowe Kotki i Psy. I to jest grupa płatnej, nie pro. Tak, płatnej i prywatnej. To jest prywatna nasza? Znaczy, no jest. No tak, tak, to nawet tak. Bardziej tutaj w tym niż jakakolwiek inna z naszych grup. Także możemy was zaprosić, żebyście tam do nas padli. Damy link w opisie filmiku. No dzisiaj się już nie załapiecie na to, bo jest niedziela, kiedy to nagrywamy i zanim pewnie wrzucimy odcinek, to będzie w poniedziałek 8 rano. Ale my wszystkie nasze podcasty zapisujemy, są nagrane. Z nami na grupie działają lekarz weterynarii Magda Pirlej Oliwa, którą pewnie kojarzycie jako weterynarz też człowiek, oraz uwielbiana przez wszystkich pani doktor Aleksandra Szuba. Także na za tydzień to chyba wypada tydzień Oli na jakiegoś lajwika, nie? Może tak być. Nie. Nie, bo Magda była tydzień temu, teraz jesteśmy my. Wcześniej była Ola przed Magdą, a wcześniej byłam ja, także nie wiem. Po prostu jest nas mało, musimy się dużo rotować. Jak dla mnie to chyba będzie czas na Olę. No zobaczymy. Także tak czy siak, bardzo was zapraszamy do udziału. Tam są pasjonaci i wariaci, tacy jak my, czyli do spodu wszystkie tematy zgłębiać. I nie to, że ktoś nam powie, że nie dawać soli, bo sól zabija i my zaraz nie dajemy soli i w ogóle piszemy straszny post, że sól zabija, tylko siadamy. Sprawdźmy, czy pojawiły się jakieś nowe badania, bo jak pół roku temu sprawdzałyśmy, to nie było żadnych zmian. I sól nadal nie była zabójczym dodatkiem dla zwierząt, podawana oczywiście w odpowiedniej ilości i do potrzeb zwierzęcia. Także sól jako dodatek w zasadzie do żywności też się na live dzisiejszym pojawi. Tak. I rozwiejemy wątpliwości, dlaczego w ogóle się ją daje i czy w związku z tym robi się krzywdę zwierzęciu, czy może jednak nie.
Także co, na dzisiaj chyba tyle, nie? Po powrocie. Mam nadzieję, że wy jeszcze cieszycie się wakacjami, posłuchajcie nas nad morzem, w górach, na rowerze. Zostawcie lajki, komentarze, co tam chcecie. Łapki w górę. Co to tam jeszcze zawsze mówią? Nie wiem, jesteśmy za stare. Nie, jakieś tam takie. No. Dobra, wiecie. Także my znikamy. Wiecie, jak jest. Szykować się, a wy w takim razie znikajcie do swoich aktywności albo życzymy wam dobranoc, bo ja podcastów najczęściej słucham do spania. Trzymajcie się. Pa, pa.